Agnieszka Kiedrowska, witam Państwa ponownie i zapraszam na południowe wydanie informacji dnia. Zakończył się ogólnopolski sprawdzian dla szóstoklasistów. Testy rozwiązane przez uczniów zostały zakodowane, a sprawdzać je będą egzaminatorzy z okręgowych komisji egzaminacyjnych. Za udzielenie poprawnych odpowiedzi na pytania w teście uczeń może uzyskać maksymalnie 40 punktów. Arkusze testu rozwiązywanego przez szóstoklasistów Centralna Komisja Egzaminacyjna ma opublikować jeszcze dziś na swojej stronie internetowej oraz na stronach okręgowych komisji egzaminacyjnych. Sprawdzian, zwany kompetencyjnym lub ponadprzedmiotowym, ma kontrolować nie tylko wiedzę ucznia, ale i jego umiejętności. Ma oceniać, w jakim stopniu opanował on czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji i wykorzystywanie wiedzy w praktyce, w tym liczenie. Jak komentują go sami szóstoklasiści, test nie sprawił im większego problemu. W sumie test był łatwy, szczególnie część matematyczna. Jakoś to była bardzo prostsza niż na próbnym. Wszystkie zadania zrobiłem. Był dosyć łatwy, napisałam. Mam nadzieję, że dobrze. Sprawdzian był dosyć prosty, szczególnie część z matematyki. Zadania nie sprawiały większego problemu, były krótkie odpowiedzi. Był dość łatwy, ale niektóre zadania były trochę trudniejsze, ale tak ogólnie to był łatwiejszy od próbnego, o wiele. Do pisemnego sprawdzianu przystąpiło dziś ponad 350 tysięcy uczniów klas szóstych szkół podstawowych w całej Polsce. Uczestnictwo w sprawdzianie jest jednym z warunków ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodu choroby lub ważnych wypadków losowych nie mógł przystąpić do sprawdzianu, będzie go pisać 3 czerwca. Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o zbiórkach publicznych. Do ich organizacji nie będzie już potrzebne pozwolenie. Wystarczy zgłoszenie w internecie. Ustawa wprowadza jednoznaczną definicję zbiórki obejmującą tylko datki i dary zbierane w miejscach publicznych. Nowe prawo znosi obowiązek występowania o zgodę na organizację kwesty. Sami obywatele będą decydowali o tym, czy cel, na który zbierane są datki, jest ich zdaniem wart wsparcia. PiS domagało się wcześniej odrzucenia projektu, który ma zliberalizować zasady prowadzenia zbiórek publicznych. Rząd przekonuje, że to są łagodniejsze rozwiązania niż w poprzedniej ustawie starej, ale to jest złuda. Kwestia rejestracji zbiórki publicznej też, tak jak to widać w tej ustawie, może posłużyć do zablokowania przez rząd takiego przedsięwzięcia. To nie powinno mieć miejsca, dlatego my byliśmy i jesteśmy za tym, aby ta kwestia nie była w ogóle regulowana. To, że podjęto decyzję nie usunięcia z porządku prawnego poprzedniego rozwiązania, a uchwalenia nowej ustawy, według mnie świadczy o niedobrych intencjach rządzących, o tym, że zostawili sobie taką furteczkę, aby móc pewne zbiórki, które rządzącym nie będą wygodne, móc zablokować. Zbieranie funduszy przez SMS-y lub przelewy na konto, gdzie przepływ pieniędzy jest rejestrowany, nie będzie wymagało zgłoszenia i nie będzie podlegało regulacji. Zbiórką nie będą na przykład zbiórki organizowane w szkołach, inicjatywy prywatne, przeprowadzone wśród znajomych, a także zbieranie datków na cele religijne. Nowa ustawa, która wejdzie w życie na początku lipca, zastąpi obecnie obowiązujące przepisy pochodzące z 1933 roku. Dziś wchodzi w życie kontrowersyjne rozporządzenie ministra zdrowia, które określa minimalne limity zatrudniania pielęgniarek w szpitalach. Organizacje zrzeszające pielęgniarki i położne obawiają się, że dokument może dać pretekst do likwidacji etatów, a tym samym zagrozi bezpieczeństwu pacjentów. Rozporządzenie przerzuca odpowiedzialność za jakość i standard opieki pielęgniarskiej na dyrektorów szpitali, którzy pod presją cięcia kosztów będą zmuszeni zwalniać personel. Może dojść do sytuacji, że dyrektorzy, szukając oszczędności w szpitalnych kasach, będą po prostu zwalniać pielęgniarki. A więc zamiast pochylić się rzeczywiście nad problemem zapewnienia odpowiedniej ilości kadr, tym samym zmobilizować również do tego, aby szkolić nowe pielęgniarki, aby one chciały przychodzić do zawodu, aby ten zawód po prostu był dla nich atrakcyjny. To ministerstwo rzeczywiście, traktując kolejny problem w służbie zdrowia jako nie swój, tylko po prostu odpowiedzialność jest przerzucona na dyrektorów. W związku z tym my możemy mieć bardzo
skomplikowaną sytuację. W zależności od zasobności i kasy szpitalnej, bądź od wysokości kontraktu, będzie to po prostu taki lub inny standard tej opieki. Organizacje zrzeszające pielęgniarki i położne domagają się zmiany przepisów. Nowe normy wchodzą w życie w czasie, gdy pielęgniarek zaczyna brakować. Kształci się coraz mniej nowych, a średnia wieku obecnie pracujących to 47 lat. 14 milionów Polaków może od dziś decydować, czy wciąż chce wpłacać swoje składki zarówno do OFE, jak i do ZUS-u, czy tylko do ZUS-u. Osoby, które będą chciały część składki przekazywać do OFE, są zobowiązane do złożenia specjalnego oświadczenia, a wyboru można dokonać do 31 lipca bieżącego roku. W przeciwnym wypadku środki emerytalne będą w całości trafiać do ZUS-u. Od dziś zostanie otwarte okienko transferowe w systemie emerytalnym, które umożliwia ubezpieczonym przeniesienie swoich przyszłych składek z OFE do ZUS, a także z jednego OFE do innego. Nowelizacja ustawy o OFE, która weszła w życie 1 lutego bieżącego roku, pozwala przyszłym emerytom dokonać wyboru, czy chcą nadal odprowadzać składki emerytalne do ZUS i OFE, czy też wolą skierować je wyłącznie do ZUS. Na podjęcie decyzji mają czas do 31 lipca bieżącego roku. Jeżeli ubezpieczony nie chce kontynuować współpracy z OFE, nie musi podejmować żadnych działań. Jego przyszłe składki emerytalne zostaną automatycznie przekierowane do ZUS. Formularz oświadczenia o zamiarze pozostania w OFE będzie dostępny od północy 1 kwietnia na stronach internetowych ZUS, Ministerstwa Pracy i Finansów oraz Komisji Nadzoru Finansowego. Oświadczenie należy wydrukować, wypełnić i przesłać pocztą do ZUS. Można je także przesłać pocztą elektroniczną. Specjaliści radzą, aby z decyzją poczekać do samego końca. I dopiero po zapoznaniu się z tym, jaka była koniunktura na giełdzie, podjąć właściwą decyzję. Im lepiej na giełdzie w tym okresie, tym szybciej należy przenieść się do ZUS-u, a im gorzej na giełdzie będzie w tym okresie, tym bardziej warto pozostać w OFE. Ale miejmy tą świadomość, że OFE i tak zostanie w całości zlikwidowane w ciągu najbliższych 3 do 5 lat. Wybór pomiędzy OFE i ZUS będzie mogło dokonać około 14 milionów spośród 17 milionów ubezpieczonych w OFE. Nie mają tego prawa osoby, które dzieli od emerytury 10 lat lub mniej. Ich oszczędności zostaną automatycznie przekazane partiami do ZUS w ramach mechanizmu tzw. suwaka bezpieczeństwa. Ta grupa stanowi około 2 miliony osób. Ponadto około 1 milion kont w OFE to konta nieaktywne, które należą do osób bezrobotnych lub zmarłych, po których oszczędności żaden ze spadkobierców się nie zgłosił. Ministerstwo Edukacji Narodowej szykanuje szkoły, które są przyjazne rodzinie. Szefowa resortu Joanna Kluzik-Rostkowska zleciła kuratorowi kontrolę. Ma on zbadać zasady, na jakich dyrektorzy szkół podpisują deklaracje. Taka interwencja nie ma jednak podstaw prawnych. Minister Joanna Kluzik-Rostkowska zleciła mazowieckiemu kuratorowi oświaty Karolowi Semkowi dokładne przebadanie i skontrolowanie zasad, na jakich dyrektorzy szkół podpisują deklarację Szkoła Przyjazna Rodzinie. Według rodziców i nauczycieli jest to próba zastraszania dyrektorów tych placówek. Interwencja MEN narusza jednak obowiązujące przepisy. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty działania Ministerstwa Edukacji Narodowej i kuratora oświaty pozostają zupełnie poza zakresem nadzoru pedagogicznego, a tym samym są bezprawne. Ale to nie jedyne nieprawidłowości. MEN swymi nielegalnymi działaniami narusza chroniącą na mocy konstytucji zasadę samodzielności jednostek samorządu terytorialnego. Nie pozwól na to, aby konstytucyjnie gwarantowane prawo rodziców do wychowywania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami zostało naruszone przez urzędników państwowych. Czytamy na stronie, na której można złożyć podpis pod petycją, która jest bezpośrednio wysyłana do ministra edukacji i mazowieckiego kuratora oświaty. Wzrośnie cena rosyjskiego gazu, który trafia do Ukrainy. Kijów będzie teraz płacił o ponad 100 dolarów za 1000 metrów sześciennych więcej. Od drugiego kwartału 2014 roku za 1000 metrów sześciennych rosyjskiego gazu Ukraina będzie płacić 385,5 dolara. W pierwszym kwartale Ukraina płaciła o 120 dolarów mniej. Prezes Gazpromu Aleksiej Miller podał również, że wraz ze wzrostem ceny gazu dla Ukrainy od drugiego kwartału 2014 roku wzrośnie również opłata za tranzyt rosyjskiego surowca przez ukraińskie terytorium. Stawka za tranzyt wzrośnie o 10% zgodnie z kontraktem z 2009 roku.
Miller wyjaśnił, że jest to konsekwencją niewywiązania się przez stronę ukraińską z obietnicy uregulowania długu za surowiec odebrany w 2013 roku, nieopłacenia w 100% bieżących dostaw i kumulowania zadłużenia za otrzymany gaz. W grudniu 2013 roku po rezygnacji Kijowa z podpisania umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską Moskwa przyznała stronie ukraińskiej dodatkową zniżkę na gaz, dzięki której od stycznia 2014 roku Ukraina płaciła 268,5 dolara. Po odsunięciu od władzy prezydenta Janukowycza Putin uzależnił podtrzymanie grudniowego rabatu od spłacenia przez Kijów zadłużenia za gaz i niekumulowania nowego długu. Ukraina nie spełniła tych warunków. Tymczasem Rada Najwyższa kraju przyjęła uchwałę o natychmiastowym rozbrojeniu nielegalnych grup działających na Ukrainie, które między innymi przyczyniły się do obalenia prezydenta Janukowycza. Uzasadniono to zaostrzeniem się kryminogennej sytuacji w kraju. W informacji wyjaśniającej parlament postuluje zobowiązać do przeprowadzenia tego rozbrojenia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Ukrainy oraz Służbę Bezpieczeństwa. Centralna Komisja Wyborcza kontynuuje rejestrację kandydatów przed wyznaczonymi na 25 maja wyborami prezydenckimi. Dotychczas zgodę na start w wyborach otrzymało 14 kandydatów, w tym główni faworyci, były szef dyplomacji Petro Poroszenko i była premier Julia Tymoszenko. O godzinie 13 rozpocznie się dwudniowe spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw NATO. Ministrowie mają rozmawiać o konsekwencjach aneksji Krymu przez Rosję, w tym wzmacnianiu współpracy militarnej z Ukrainą, rewizji stosunków z Rosją oraz możliwości zwiększenia stałej obecności wojskowej sojuszu w krajach członkowskich w Europie Środkowej i Wschodniej. I to już wszystkie informacje, jakie przygotowaliśmy dla Państwa. W imieniu całego zespołu redakcyjnego dziękuję Państwu za to dzisiejsze spotkanie i życzę radości na popołudnie. Do zobaczenia z Panem Bogiem.